Cześć, witam Was wszystkich w kolejnej nowej, odświeżonej serii Po prostu nieruchomości poświęconej inwestowaniu w nieruchomości. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie mówić o tym, jak pozyskać okazję inwestycyjną i ile możemy na takiej okazji inwestycyjnej, nieruchomościowej, popularnym flipie zarobić. Ale na to pytanie odpowiem na samym końcu. Na początek krótka anegdota o tym, rozmawiałem ostatnio z moim tatą, on powiedział mi taką historię, jak wyglądało pozyskiwanie mieszkań w czasach PRL-u. Historia dosyć krótka. Kiedyś wyglądało to tak, że po prostu trzeba było otrzymać przydział ze spółdzielni, trzeba było wstąpić do kolejki i wyczekać na swoją kolej. Te kolejki, wiadomo, były długie i dosyć ciężko było taki przydział uzyskać. W zasadzie trwało to długo. Ale był pewien pan, który postanowił, że on uda się do takiej spółdzielni, wypełnił wniosek, który należało wypełnić, no i wskoczył jako członek oczekujący do kolejki. No i wyuczynił całość tych formalności, które miał uczynić, które wykonywali wszyscy członkowie. Oprócz tego każdego dnia postanowił odwiedzać prezesa tej spółdzielni i pytać, kiedy ta jego nieruchomość będzie. I tak codzienne przychodzenie każdego dnia sprawiło, że prezes po pół roku czy tam po 9 miesiącach uznał, że w pierwszej kolejności należy się przydział właśnie temu panu, ponieważ on codziennie każdego dnia przychodził i prezes uznał, że to będzie najlepszy moment i największy spokój ducha, jeżeli on w pierwszej kolejności dostanie to mieszkanie. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że pracowitość i upartość i ciągłe dążenie do celu sprawi, że odniesiemy sukces. Podobnie jest z nieruchomościami tymi okazyjnymi. Trzeba po prostu każdego dnia skrupulatnie pracować. Mówi się o tym, że żeby znaleźć okazję inwestycyjną, należy przejrzeć 100 nieruchomości, 10 z nich odwiedzić, 3 na 3 zaproponować swoją cenę, a jedną z nich wtedy kupimy. Często widzę osoby, które przechodzą jakieś szkolenia nieruchomościowe i po takim weekendzie szkolenia myślą, że posiadają już komplet wiedzy, jeżeli chodzi o nieruchomości. Często takie osoby po takich szkoleniach do mnie dzwonią, pytają się, czy to jest odpowiednia cena za mieszkanie na danym osiedlu. Ta cena wtedy podana przez nich jest kilkukrotnie wyższa niż normalna cena rynkowa obejmująca na danym terenie. O czym to świadczy? Że te osoby nie odrobiły zadania domowego i nie poświęciły czasu na szukanie inwestycji, nie przeznaczyły czasu na rozeznanie danego rynku na danym terenie. Dlatego pamiętajcie o tym, że żeby zacząć sukcesywnie i sukcesywnie trzeba zacząć pracować na to, żeby znaleźć taką okazję inwestycyjną. Każdego dnia trzeba przeglądać oferty, zaczynając od portali internetowych. Tak jak wspomniałem, 100 nieruchomości trzeba przejrzeć, ale jakich tych nieruchomości, jakie te oferty? Najlepiej szukać ofert, które są, mają brzydkie zdjęcia lub często są bez zdjęć. Warto szukać na portalach nie tylko tych najbardziej popularnych, ale również tych bardziej osiedlowych, lokalnych. Tam również znajdziemy ciekawe oferty, ale pamiętajcie, żeby odrobić w pierwszej kolejności pracę domową i rozeznać lokalny rynek, na którym chcemy działać. Tak jak wspomniałem, poszukiwanie naszej okazji, pierwszej naszej okazji inwestycyjnej czy kolejnej powinniśmy zacząć od przejrzenia portali internetowych. Tych bardziej popularnych, tych mniej popularnych. Ogólnie tam, gdzie brzydsze zdjęcia, tam, gdzie mniej popularny portal, mamy większe szanse na znalezienie takiej okazji inwestycyjnej, takiej naszej perełki. Kolejne miejsce, gdzie możemy znaleźć okazję inwestycyjną, są przetargi spółdzielni mieszkaniowych na przykład. Na takich przetargach, na takim ogłoszeniu o takim przetargu znajdujemy warunki, jakie musimy spełnić, żebyśmy na taki przetarg mogli się udać, ale co ważne, udając się na przetarg w danej spółdzielni, na przykład mieszkaniowej, żeby pamiętać o tym, że takie przetargi mają formę licytacji. Często uczestnicząc w takich przetargach miałem okazję widzieć, że osoby w nich uczestniczące bardzo łatwo ulegają emocjom i idąc na taki przetarg warto ocenić, ile jesteśmy w stanie zapłacić maksymalnie za dane mieszkanie.
ponieważ w chwili podniesienia emocjonalnego, czyli takich pozytywnych endorfin, które się wydzielają, chęci rywalizacji na przetargu, niektóre osoby zapominają o tym, po co tam przyszły, i licytują ceny mieszkań, które są droższe od tych, które znajdziemy na portalach ogłoszeniowych. Także jest to miejsce, gdzie możemy potencjalnie znaleźć jakąś okazję inwestycyjną, ale nie bądźmy pewni, że jeżeli jest to przetarg, to na pewno kupimy coś taniej niż na wolnym rynku. Pamiętajcie o tym, to ważny element. Kolejne miejsce, gdzie możemy znaleźć potencjalne mieszkanie, taką popularną perełkę inwestycyjną, są strony Agencji Mienia Wojskowego, tam również odbywają się takie przetargi. Strony dawnej telekomunikacji polskiej, dzisiaj Orange, tam często można też znaleźć nieruchomości, niekiedy mieszkania, które są wywoławczo tańsze od cen rynkowych ogólnopanujących. Kolejnym miejscem jest strona licytacji nieruchomości PKP. Tam również znajdują się przetargi, tam również możemy znaleźć nieruchomości, które możemy kupić potencjalnie taniej. Jednak warto w dalszym ciągu pamiętać, że żeby to robić, musimy mieć podstawę wiedzy, musimy wiedzieć, orientować się na naszym lokalnym rynku, co to znaczy okazja i jaka jest średnia cena za metr kwadratowy w naszej lokalizacji, żeby po prostu kupując mieszkanie na wstępie za nie przepłacić, ponieważ inwestując w nieruchomości, my zarabiamy przede wszystkim na początku, czyli na zakupie nieruchomości, czyli my wiemy, ile potencjalnie zarobimy już na samym początku. Warto o tym pamiętać. Kolejnym miejscem, gdzie możemy znaleźć okazję inwestycyjną, są media społecznościowe, grupy facebookowe. Warto dodać informacje w naszych mediach społecznościowych, że szukamy nieruchomości, że szukamy nieruchomości, mieszkania do zakupu w takim i w takim terenie. Warto tą informację, tak jak mówię, zamieścić na mediach społecznościowych swoich, gdzie wszyscy nasi znajomi mają okazję to zobaczyć i wiadomo, że mamy bardzo duże szanse znaleźć ofertę, która jeszcze nie znalazła się na portalu internetowym, czyli znaleźć ją jeszcze na wcześniejszym etapie, zanim trafiła ona na portal. Często też możemy trafić do osób, które jeszcze nie zdecydowały, że będą sprzedawać nieruchomość, a myślą nad tym, więc możemy również trafić do takich osób i trafić taką nieruchomość wcześniej, co potencjalnie znaczy, że możemy ją nabyć troszeczkę taniej, zanim ona trafi na wolny rynek, gdy właściciel będzie miał okazję porównać cenę z aktualnymi średnimi cenami rynkowymi. Warto szukać nieruchomości również i często pojawiają się oferty na grupach facebookowych. Tam również można trafić perełkę inwestycyjną. Warto o tym pisać, że poszukujemy mieszkania w takiej lokalizacji, w takim metrażu. Kolejnym miejscem, no to oczywiście powiadomić naszą rodzinę o tym, że szukamy nieruchomości, że gdyby słyszeli, no to fajnie jakby nam dali o tym znać. Bardzo skutecznym również elementem są ulotki. Ulotki rozwieszane na słupach, wokół osiedli. Nie warto wieszać ulotek na środku klatek schodowych. Często zarządcy budynku po prostu sobie tego nie życzą. Jeżeli chcemy ulotki zamieszczać w klatkach schodowych, to tylko i wyłącznie w środku skrzynek mieszkańców. To również jest potencjalna szansa na znalezienie okazji inwestycyjnej. Kolejne miejsce, warto rozmawiać z listonoszami, dozorcami, ochroniarzami w budynkach. Spotkałem się kiedyś nawet z sytuacją, że na jakimś tam szkoleniu ktoś mi opowiadał, że była taka osoba, która poszukiwała okazji inwestycyjnych poprzez to, że w Warszawie odpalała drona i latała wśród osiedli, szukając nieruchomości takich, gdzie były stare okna, stare firanki. Widać, że mieszkanie było niezamieszkałe. Wtedy udawała się do takiego mieszkania, zostawiała kartkę i w ten sposób też starała się dotrzeć do nieruchomości, które potencjalnie mogły być na sprzedaż. Słyszałem nawet o przypadkach, że ktoś udał się do księdza i poprzez księdza dowiedział się, że ktoś zmarł w rodzinie i wtedy mógł dotrzeć do spadkobiercy i zapytać, czy ta nieruchomość jest do sprzedania. No i tam podobno kilka z tych historii zakończyła się sukcesem, że komuś się udało w ten sposób nabyć nieruchomość. No i ostatni, najważniejszy element, który zostawiłem specjalnie na koniec, pośrednik nieruchomości. Pośrednik nieruchomości również ma często
dostęp do okazji inwestycyjnej, dlatego warto trzymać relacje z pośrednikami nieruchomości, warto często z nimi rozmawiać i zgłaszać im taką chęć, że macie środki, że poszukujecie okazji inwestycyjnej i gdyby się im coś trafiło poniżej ceny rynkowej, no to wy oczywiście płacicie im pełną prowizję. Oprócz tego w momencie, gdy kupicie, potem będziecie sprzedawać tą nieruchomość, ta oferta również trafi w ich ręce i będą mogli sobie zarobić ponownie na takiej nieruchomości. Ile zatem możemy zarobić na takim popularnym flipie, czyli na zakupie, remoncie, sprzedaży mieszkania? Popularnie zwykło się mówić, że minimalny zarobek na takim procederze całym, to, który potrwa mniej więcej od 3 do 6 miesięcy, w zależności od tego, jaką mamy ekipę remontową, powinniśmy zarobić około 30 tysięcy złotych maksymalnie z kwotami, którymi komuś się kiedyś udało zarobić na nieruchomościach. W ten sposób to kwoty około 100 tysięcy złotych. Co mogę Wam powiedzieć? Warto pamiętać również o tym, że nie każdą nieruchomość musimy kupić jakoś strasznie poniżej ceny rynkowej, odremontować i sprzedać. Czasami warto też zobaczyć po prostu nieruchomości takie i zwróć na nie uwagę, które nie wymagają generalnego remontu. Być może niekiedy trzeba tylko po prostu lekko je odświeżyć, podmalować, zmienić lampy, być może dołożyć zasłony i pomalować, dołożyć dekoracji, lekki home staging, wymienić być może kanapę i wtedy również mamy taką perełkę inwestycyjną. Warto również szukać takich nieruchomości, które możemy tylko odświeżyć. Również na takich nieruchomościach zarobimy, a zajmie nam to znacznie krócej czasu, więc inwestycja się zwróci w szybszym czasie, więc wtedy możemy zarobić troszeczkę mniej. Od 9 lat zajmuję się nieruchomościami, od 7 pomagam inwestorom skutecznie zarabiać na rynku nieruchomości i pomnażać swoje oszczędności. Dlatego gwarantuję Wam, że wszystko to, co powiedziałem wcześniej, jeżeli przejdziecie to krok po kroku, to zarobicie pieniądze w nieruchomościach. To już wszystko na dzisiaj. W kolejnym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak skutecznie negocjować zakup nieruchomości z właścicielem. Dlatego Was zapraszam serdecznie. Jeżeli ten odcinek miał dla Was wartość, udostępnijcie go znajomym, być może ktoś właśnie szuka swojej drogi w życiu, być może ktoś zastanawia się, w jaki sposób chciałby rozpocząć swoją zarabianie pieniędzy, swój biznes, być może to będzie na niego droga. Podzielcie się z tym ze znajomymi. Jeżeli ten odcinek miał dla Was wartość, zostawcie łapkę w górę. No i zasubskrybujcie kanał oczywiście, bo to będzie fajna seria, w której będziemy się skupiać na tym, jak skutecznie zarabiać na nieruchomościach. Dlatego do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!